Nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy z nas ma swoje cele, jedne większe, inne mniejsze. Nieważne jakie są, ważne by dawały radość i satysfakcję, jakie realizujesz. W szkole podstawowej byłem urwisem. Doszło nawet do sytuacji, że przez jakiś czas miałem zakaz wchodzenia na lekcje języka polskiego. Polonistka stała przed klasą z kijem w ręku i jak próbowałem przemknąć przez drzwi, to machała mi przed oczami wskazówką i mówiła: "Kloc, ty nie wchodzisz". Nienawidziłem uczyć się gramatyki, czytać mitologii czy książek niezwiązanych w żaden sposób z aktualnie otaczającym mnie światem. Uważałem, że szkoda na to czasu. Wolałem za to biegać po boisku i grać w piłkę. Przez to straciłem dużo wiedzy, która w liceum i na studiach musiałem uzupełniać. Wtedy w życiu nie uwierzyłbym, że stanie się to, co dziś się stało. Dziś już mogę pochwalić się, że zrealizowałem swój kolejny życiowy cel. Napisałem swoją pierwszą książkę. Tak, ja, który do końca liceum miał truje z języka polskiego. Ale czy to dziś ma jakiekolwiek znaczenie? Pewnie, że nie, bo nie ocena czyjeś ciebie jest ważna, a to, kim naprawdę jesteś i co masz do powiedzenia ludziom wokół siebie. Twoje doświadczenia, postawa i to, co dajesz od siebie światu, ma znaczenie. Dlatego jeżeli ktoś cię ogranicza, mówi, że czegoś nie dasz rady zrobić, to właśnie to rób. Rób zawsze to, co uważasz za słuszne, ale tak, by nie krzywdzić innych. Nie ocenia się książki po okładce, dlatego zachęcam cię do przeczytania tego, czym dzielę się w tej książce. Dostępna jest na stronie internetowej sklep.marekkloc.pl.